Po raz 21 wybrano 8 wspaniałych Tarnobrzega. Wśród nich są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Głównym celem konkursu 8 wspaniałych jest promowanie młodzieży, która wyróżnia się tym, że na co dzień bezinteresownie pomaga innym, angażuje się w życie miasta, a ich postawa jest wzorem do naśladowania dla rówieśników. Dominika Ciba, Tomasz Obara, Aleksandra Wdowik, Karol Kłosowski, Anna Grzywacz, Magdalena Sobieszczuk, Agnieszka Dzieszkowska oraz Piotr Pasławski to uczniowie, do których w tym roku przylgnęło miano wspaniałych. Moja pierwsza reakcja... byłem zaskoczony, bardzo zaskoczony, bo wiem, że wokół nas są rówieśnicy, którzy również mają ogromne talenty, ogromne osiągnięcia, więc dla nas to była ogromna satysfakcja, że to właśnie akurat nas wybrano. Ja myślę, że to zostało dopiero teraz docenione. Nigdy nie robiłam tego pod publikę, żeby ktoś pochwalał mnie, ale to zrobiłam i tamto. Teraz pani profesor Ewa Wnuk zauważyła, ile się udzielam w różnych akcjach charytatywnych, jak chcę pomagać. Myślę, że między innymi właśnie dlatego zostałam zgłoszona. Pomoc innym nie jest dla nich przykrym obowiązkiem. Jest to coś, co sprawia im niebywałą satysfakcję. Dzieci, wyraz uśmiechu, podziękowania, to jest dla mnie największa nagroda. Między innymi byłem kilka razy już w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Raz byłem w Szlachetnej Parce, w tamtym roku właśnie zacząłem. I w międzyczasie też udzielałem się w mniejszych akcjach, typu jakieś akcje charytatywne dla dzieci z Afryki, konkretnie dla jednego dziecka, które było podopiecznym mojego gimnazjum, w zbiórkach żywności. Dla uczniów, którzy znaleźli się w gronie 8 wspaniałych, taki tytuł to znaczące wyróżnienie. Jesteśmy na pewno bardzo szczęśliwi i zaskoczeni jednocześnie w sumie. Jest to takie uczucie, że w końcu nas ktoś docenił, że jesteśmy wyróżnieni, że to jest takie nietypowe. Na początku byłam naprawdę bardzo zdziwiona, ale to jest bardzo miłe uczucie, to, że ktoś zauważył, że nie siedzę bezczynnie, to, że włączam się w różnego rodzaju akcje, jestem aktywna. I to mnie w pewnym sensie też zmotywowało do dalszego działania. To, że ktoś zauważa, że czyny właśnie nie przepadają, tylko zostają. Więc jestem bardzo zadowolona i mam nadzieję, że dzięki temu będę miała jeszcze większą motywację i siłę do działania, żeby więcej zrobić. Każde miasto uczestniczące w projekcie dokonuje wyboru i przedstawia swoich kandydatów również na arenie krajowej. Do udziału w eliminacjach ogólnopolskich konkursu 8 wspaniałych spośród tarnobrzeskich laureatów została wybrana Agnieszka Dzieszkowska. Obecnie jestem jedną z uczniów, którzy są w samorządzie szkolnym i aktywnie się udzielam w szkole. Jestem również radną w Młodzieżowej Radzie Miasta i aktywnie spędzam swój czas poprzez sport. Po prostu od małego ćwiczę i teraz obecnie jestem jedną z lekkoatletek w klubie Witer Tarnobrzeg. I trenuję i już są pewne osiągnięcia i pewnie dzięki nim też trochę zostałam jedną z 8 wspaniałych. Na majowej sesji Rady Miasta Tarnobrzega nastąpi uroczyste przedstawienie lokalnych laureatów tegorocznej edycji oraz wręczenie nagród.